oczywiście na treningu zagrał fenomenalnie. Tak, teraz liczymy na powtórkę, ale właśnie ze strony Virtus Pro. No i tak Polacy decydują się na szybkie wejście pod bombside B. Tutaj defensywnie ustawiony Lowell. No i ten jak na razie nie jest zbyt celnie, więc Polacy nie powinni mieć kłopotu, żeby podłożyć bombę. Lowell, no widzimy, że musi odpuścić. Leci dobry smoke od Polaków. Teraz jeszcze Niko czeka w kuchni, ale to jednak Virtusi opanowują sobie te pozycje, ten bombside. I to jest pierwszy frag zdobyty przez Taza. Teraz odpowiedź od zawodników Matu. No męczy się Snacks. Niesamowity bomb zawodnika Virtus Pro, ale pasza jeszcze dwa headshoty i teraz Denis pozostaje sam. 11 punktów życia na koncie zawodnika Mousesport. Polacy we dwóch. Neo się wychyla, pasza na spokojnie. No ta pistoletówka musi paść na konto Virtusów i tak też się dzieje. Kto jak kto, ale nie spodziewałem się, że Snacks taki błąd popełni. No ale tutaj fenomenalnie pasza zachował się w końcówce, był w stanie całkowicie nadrobić tutaj błąd Snacksa, jeżeli możemy mówić o błędzie. Ale ten drugi strzał, wydaje mi się, że przez Smoke'a trafiony jeden z przeciwników, także Virtus Pro przedową wygraną posiada. I też kolejna ważna statystyka. Zero przegranych rund anty-eko przeciwko Fnatic. No miejmy nadzieję, że tutaj ani Oskar z tego skauta, ani Niko z Digla nie pokrzyżują planu Polaków. Mousesport zdecydowało się na zakup taki, jaki mogło. Czy to wystarczy na Virtus Pro? Pytanie inne, fundamentalne. Czy w ogóle jest taki element w grze Mousesport, który mógłby zaskoczyć Virtusów? Oczywiście jeszcze nie rozstrzygamy. Przestrzegajmy tego, bo do końca meczu wiele, wiele rund. Teraz runda wbrew pozorom ważna, bo trzeba udowodnić Mousesport, że ten zakup nie miał sensu. Polacy na razie bardzo spokojnie, kontrola mida za sprawą przejęcia od Faszy oraz Snacksa. A Niko już mocno obity, 42 punkty życia, to jasny sygnał dla niego, że przez to okienko lepiej się więcej nie wychylać, bo ten punkt na mapie Polacy mają pod kontrolą. Neo do Neo oraz do Paszy dołącza jeszcze jeden gracz, to jest dokładnie Snacks. Ta trójka zbliża się w kierunku gali, w kierunku łącznika tego bardzo ważnego elementu na mapie, który pozwala zaatakować niemalże błyskawicznie bombsite'a. A w tym momencie zwróćmy uwagę, co się dzieje na mapie. Trzech zawodników na bombsite'cie B, czwarty rotuje również w tym kierunku, bombsite'a odpuszczony, a na plecach znajduje się Denis. Czy on zdoła zaskoczyć Polaków? Chyba nie, dlatego że Virtus Pro w tym momencie rozpoczyna atak niemalże na czysto. Czy to zaskoczy Mousesport? Pierwsze trafienie po stronie Neo, na całe szczęście. Ale było tam bardzo groźnie, teraz tak zawidzę, na szczęście odpowiadają Polacy. Niemniej jednak ta runda nie wygląda tak, jak powinna. Speedy Denis to jest dwójka, która będzie walczyć z Neo oraz Tazem. Niedobrze to wygląda, Polacy muszą wejść na plecy Speedy'ego. Teraz świetna robota, Denis versus Neo. Neo tylko 28 punktów życia, bardzo mało. Ma zaledwie UMP, czy to wystarczy? Podniósł bombę, 17 sekund do końca. On będzie musiał podkładać pachę. Czy w tym momencie zaatakuje Denis? Denis lepszy od Neo! To nie powinno się wydarzyć, a jednak. No ale też, no Polacy w końcu musieli grać rundę anty-eko, tak jakby przeciwko Fnatic to było coś niesamowitego. No tak jednak troszkę szkoda, że Polacy oddają właśnie tak ważną rundę dla siebie i teraz ciekawe pytanie, czy będą chcieli od razu odpowiedzieć. Z tego co słyszę po zakupach, wydaje mi się, że tak. Słyszałem masę zakupionych broni, także nie zdziwię się, jeżeli Polacy będą chcieli oddać tutaj forsa za forsa. O tak, odskakują do Nisa i dokładnie tak, Polacy Tech i Polacy Kevdary, kilka smoków również w ich ekwipunku jest. Zobaczymy, czy będą w stanie zaskoczyć tutaj zespół Mousesports. Oskar raz jeszcze ze scoutem. Pamiętamy wcześniej, że obił dwóch zawodników Virtus Pro pod bombsite'em B. Tam Niko był w stanie dobić jednego z Polaków, tak później Niko szybko zlikwidowany. No tak teraz gracze Mousesport z jednym kalasznikowym, trzy razy pistolet maszynowy i właśnie ten jeden scout, który może zmienić naprawdę dużo. Tak, na razie Niko, ale tutaj na plecach jest Neo i to jest przewaga po stronie Virtus Pro. Bombset A już opanowana, ale Oskar nie odpuszcza. Oskar ładnie wcelowany, ale teraz niezbyt celnie. Bomba w końcu położona, no i pytanie, czy Polacy spowolnią to, czy zdążą się dobrze ustawić. Widzimy, że Neo cały czas patrzy plecy od dżungli, tam gdzieś od swego respa Lowell. No i widzimy, że Mousesport może być teraz problem. Muszą przyspieszyć zawodnicy Mouse, no cały czas na plecach jest Neo. Neo, to będzie bardzo ważna osoba zamykająca. Tak, ta zdaje fraga i to jest kolejny frag dla Virtus Pro. Speedy celowany ze scoutem, ale nic chyba już tego nie wyjdzie. Speedy walczy sam z obu stron terroryści. No ten jeszcze trafia małego, ale biały stekiem lepszy i Virtusi. No wygrywają również rundę Force. Ale trzeba przyznać, że ta runda Force idealnie skonstruowana przez Polaków. Idealne timingowe wejście connectem i od dżungli. Patrzyliśmy na Niko i ten tak naprawdę jeszcze zajmował się domkiem A, także Polacy idealnie byli w stanie zakleszyć tego zawodnika i tym razem Mousesport, no właśnie, czekam na odpowiedź
Na rundę Force się nie doczekamy. Widzimy Niko z Diglem, Denis również i Speedy standardowo. Złożę tak, Polacy przyspieszyli, mamy już wejście rampą. Polacy są na bombsite'a, pierwsze fragi poleciały, ale dla kogo? Dla Niemców! Co tu się stało? Chyba ktoś się pomylił, nie te kolory po lewej stronie. Tam powinno być gęsto, żółto. Już Niemcy nie powinni żyć, a tymczasem 3 na 1. Biały nawet nie ma bomby, będzie podchodził. Ale dobrze, Mausport wie, że tutaj trzeba wyczekać. Niko, czy on za chwilę zostanie zabity? Biały ryzykownie wyciąga Mołotowana, ale on musi ryzykować. Pierwsze trafienie jest, 1/3 planu wykonana, ale okrążony, świetnie Polak. Cóż za sytuacja, wszystko nam się zmienia jak w kalejdoskopie. Tak, Polacy chcieli zbyt mocno zaryzykować, był niestety troszkę mocniejszy stack pod tym bombsidem, a no i Polacy nie dali rady. No dobre strzały po raz kolejny w wykonaniu Mausports. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o Mausports, widać, że skillowo, jeżeli chodzi o te rundy eko, pokazują się z bardzo dobrej strony. No widzimy z perspektywy Oscar, jak to wyglądało. Tak Polacy wygrywali Force'a poprzez samą koncepcję. Też nie mówię, że źle strzelali, ale trzeba przyznać, że tamte wejście dżunglą było naprawdę bardzo dobre. Tak teraz po prostu Polacy no weszli w pułapkę zastawioną przez swojego wroga. No ale Virtus Pro oczywiście też decyduje się na rundę typu Force. Tak, mamy zajęci piwnicy przez Białego i przez Neo. Snax ze scoutem, no ten celowany gdzieś w domek B, a zawodnicy Mausport widzimy, że ustawieni 2-1-2. Na środku oczywiście jest Niko z kałasznikowem. No i Polacy pod BSMB, tam jest ustawiony Lowell z tym kałaszkiem. Zobaczymy, ile on będzie w stanie zrobić. No na pewno chcielibyśmy zobaczyć kolejnego wygranego Force'a w tym meczu. Tak, teraz przed zawodników Virtus Pro, którzy właśnie przyspieszają. Lowell za bombsite'em, Lowell tylko czeka. No i Lowell chyba pierwszego fraga. Lowell wciąż dzielnie walczy, ale teraz odpowiedź od Białego. Od shorta jeszcze Speedy, ale ten jak na razie nie chce pomagać pod tym bombsite'em. I tak, Niko zabija Snaxa, Pasza i Biały poobijani. Niko daje się złapać. I to jest bombsite zajęty przez zawodników Virtus Pro. 3-2, Speedy cały czas spokojnie od shorta. Daleko od tego bombsite'u Denis, ale ten widzimy, że zdąży wyrównać. Polacy zaskoczeni, no tutaj Speedy wyczekał tego fraga i pozostaje przy życiu już tylko Neo, a może aż Neo, bo widzimy, że ten jest w stanie położyć bombę. No Denis i Speedy doskonale wiedzą, co już się święci. Mamy tutaj jeszcze dwa flesze w rękach antyterrorystów i Denis i Speedy po 100 HP. Jest też def u Denisa, także zawodnicy Maus nie będą się musieli spieszyć, ale widzimy, że ci chcą wyjść też agresywnie. Teraz Neo, jest sytuacja 1-1, dobrze znana pozycja Filipa Kupskiego, ale Neo wygrywa tego klacza i to jest jednak runda zdobyta przez Virtus Pro. Panie Janie, ależ pięknie zrobił to Neo, sytuacja 2-1. Maczek jestem. A dobrze wiedzieć, ale wracając o samą koncepcję, po raz kolejny rozgrywana ta runda w sposób fenomenalny. Pasza jeszcze zaszedł od pleców od dżungli, tam powstrzymał całą rotację. Tak widzimy, coś jest nie tak, jeżeli chodzi o odbijanie Mausports, no indywidualnie zawodnicy. No ale trzeba przyznać, że Neo zachował się fenomenalnie. Ktoś to musi w końcu uspokoić. Ktoś tutaj musi nareszcie przegrać rundę, w której nie dysponuje brońmi. Niko jakby chciał mi powiedzieć, stary, co ty gadasz? My tutaj każdego Force'a do końca tego meczu będziemy wygrywać, ale szybciutko uciszony przez jednego z zawodników Virtus Pro. I Virtus Pro teraz TAS musi uważać. Przez chwilę zadrżałem na mleku całkowitym TAS. Udało mu się wycofać, a Polacy raz jeszcze powiem, trochę spokoju. Trochę cierpliwości, trochę pomysłu i taktyki, bo jak na razie to jest szalona wymiana, na której Niemcy wychodzą całkiem nieźle. Co prawda to Virtus Pro prowadzi 3-2, ale gdyby nie ten fantastyczny klacz w wykonaniu Neo, to mielibyśmy znacznie gorsze nastroje. Polacy opanowali mida i sprawdzają, gdzie jest luka, gdzie jest jakiś punkt, gdzie można zaatakować, gdzie najsłabiej, najgorzej ustawieni są zawodnicy Mausports. Bomba przesuwa się w kierunku BSAA. Tam Polacy będą wchodzić przez łącznik, to jest dobra informacja, dlatego że 2-2, ustawienie Niemców, bardzo asekuracyjne, ale też takie, które daje szereg możliwości polskim zawodnikom, ale uwaga, ten celownik Oskara niebezpiecznie krążył po ciałach Polaków, na szczęście nie zdecydował się strzelić. Denis teraz jednak fantastyczna okazja, Snax wycofuje się, to jest dobra informacja, Denis jednak cały czas ma dobry widok na miejsce, gdzie znajdują się Polacy, na szczęście Pasza zabija, TAS również i tylko Speed razowy z pistoletami, ale oni się nie poddają, oni tutaj zrobili w tym meczu już tyle niesamowitych rzeczy, że dlaczego mieliby nie wygrać rundy 2-2, gdzie mają tylko pistolety, lowy lobby do 16, podnosi skauta, Polacy walczą, mało punktów życia u TASa, bomba została podłożona, wycofuje się Speedy, ma jakiś pomysł na tą rundę, już jest w łączniku, dorzucony granat przez Snaxa i będziemy mieli jeszcze kilka sekund wyczekiwania, dlatego że nie wiem, co kombinują zawodnicy CT, widać, że obijany Polak, na całe szczęście Snax wypatrzył przeciwnika, niemniej jednak jeszcze nie mamy tych decydujących fragów, co więcej Speedy podnosi AK i zabija, Snax nie dał rady sobie z przeciwnikiem, zaraz zostanie oznaczony przez dwóch graczy, Snax, jedno trafienie, drugie trafienie, jak nie Neo, to Snax, brawo Virtus Pro! To jest coś niesamowitego, jak te rundy
No właśnie, czasami na forsie, czasami tylko z pistoletami są zacięte podczas tego spotkania, ale bardzo ważne, że Polacy w końcu byli w stanie wygrać dwie rundy z rzędu i dzięki temu ekonomia Małsport, zwróćmy uwagę, była zbita. Stąd jeszcze raz force w wykonaniu antyterrorystów. No to może dla nich skończyć się naprawdę fatalnie. Miejmy nadzieję, że Polacy namierzą szybko, że właśnie ich przeciwnik gra jeszcze raz Force'a, bo wiadomo, że to nie jest naturalne. Teraz powinna być runda eko w wykonaniu Małsport, ale Polacy już wiedzą, co się święci. No Niko wychylony chwilowo ze środka, no teraz jeszcze wychyla się Oskar, ale Polacy doskonale ustawieni. Tak, Niko raz jeszcze otwiera rundę, zdobywając fraga z Digla. No nie wiem, czy jestem gotowy na kolejną tego typu rundę. Naprawdę spore emocji na tym Mirażu. Runda za rundę, tak Polacy mają tę przewagę, ale widzimy, że Niko nie odpuszcza. Raz sprawdza środek, raz sprawdza pałac, tak jeszcze biały obit aż w końcu leży, ale Neo z odpowiedzią i teraz Virtusi przyspieszają wejście pod bombset A. W międzyczasie na plecy wchodzi Denis, także Małsport ma pełną informację na temat tego, co się dzieje. Niko, niesamowity kolejny frag i to jest 4-2. Niko jeszcze dzielnie walczy. Niko, co to ma być? I Neo pozostaje. Staje sam. Sytuacja 1-4. Tutaj wychylony Lowell. Mocno bity zawodnik Virtus Pro, ale ten już w bombsite. Na plecach jest Denis. Przypominam, no teraz Małsport. Ogromna przewaga. I to jest runda jednak zdobyta przez zespół niemiecki. Wielkie brawa dla Niko, bo to on jest bohaterem tej rundy. No i właśnie, tutaj jest niesamowicie ciężka kwestia, którą chyba możemy poruszyć. O co tutaj chodzi z tymi rundami na forsie w wykonaniu Małsport? Dlaczego oni są tak groźni? Dlaczego Polacy cały czas odpowiadają? Nie pamiętam, kiedy miałem okazję ostatnim razem oglądać takie spotkanie. To jest coś niesamowitego, jak z tymi Diglami i z tymi Galilami czują się też Polacy. No właśnie, ci w końcu uspokajają całą grę. Będzie runda eko, właśnie rozgrywana przez polski zespół. No tego spokoju na pewno potrzebujemy, bo no te emocje są niesamowite, jeżeli chodzi o spotkanie, no ale Niko popisał się niesamowitymi umiejętnościami strzeleckimi z tego Digla. No i zobaczymy, bo Polacy moim zdaniem też nie będą bardzo słabi, mimo że mają same teki, tylko dwóch Polaków ma kevlary. Skoro Niemcy tak dobrze sobie radzili na tych rundach, gdzie nie dysponowali ekwipunkiem, to niech Polacy im pokażą, że nie jesteśmy gorsi. To oczywiście będzie trudne zadanie, tym bardziej, że Niko to jest człowiek nie do zatrzymania. Czy ktoś może w jakiś sposób wyeliminować tego człowieka? Jak tak dalej to będzie wyglądać, to będzie ciężko o zwycięstwo. No ale na szczęście Polacy zajęli teraz bombsite. Problem jest taki, że bomba upuszczona. Bomba nie powinna być tam, gdzie jest, tylko powinna znajdować się na plecach jednego z naszych zawodników. Cóż z tego, że biały frakuje, jeśli bomba stracona? Neo ma tylko 4 punkty życia. I chyba tak naprawdę Niemcy mają w tej rundzie wszystko pod kontrolą. Oczywiście dwa zdobyte fragi w takiej rozgrywce to nie jest najgorszy wynik. Polacy jakby to rozumieli, teraz stwierdzili, że poczekają, że będą chcieli zaskoczyć zawodników Małsport, którzy będą starali im się odebrać bronię. Neo powoli zmierza w kierunku bomby, no ale umówmy się, jego możliwości są bardzo ograniczone. Kuba. Chyba najważniejsze, żeby uspokoić grę teraz. No dokładnie tak, stąd oczywiście runda eko i nie zdziwię się, jak też w rundzie następnej Polacy zdecydują się na przykład na zajęcie i mi da na przykład na drugie tempo, ale też Polacy wiedzą, że agresja na Maus no do tej pory działała, dawali się zaskoczyć na tych forsach. No widzimy niesamowitą zmienność, jeżeli chodzi o te rundy, ale tak jak mówię, ten force w wykonaniu Małsport, który nie powinien mieć miejsca, no to było coś, co na pewno zaskoczyło Polaków, mimo że oni moim zdaniem od początku wiedzieli, że właśnie ten force będzie rozgrywany. Tak pojedyncze wychylenia to było to, co przegrało rundę Polakom. Tak teraz oczywiście Polacy, runda eko. Także nie ma co jeszcze za bardzo rozpaczać i w tym momencie będzie niesamowicie ważna runda, jeżeli chodzi o polski zespół, bo będą w stanie pokazać, że to oni kontrolują spotkanie. Tutaj Maciek się pytał, co może zatrzymać Niko, co może go odciągnąć od tak dobrej gry, właściwie od tej drużyny. Ja tutaj sobie od razu oczywiście pomyślałem, że chyba tylko dobry kontrakt, ale na tym Dreamhacku Niko jeszcze gra w Małsport i Niko pokazuje się naprawdę z wyśmienitej strony. Tak, teraz zawodnicy Virtus Pro całym składem pod bombsite'em A. No tutaj widzimy, jest celowany Denis, oczywiście w łączniku standardowo Niko, ale dwóch graczy na B bezpośrednio w bombsite'cie. Także gdyby Polacy przyspieszyli teraz, to kto wie, czy to nie byłaby runda zdobyta jednak przez zespół z Polski. Już lecą granaty, Denis jeszcze pali rampę. No widzimy ten wciąż na spokojnie, dorzucony kolejny flash. No Denis pierwszym fragiem, schowany na Ninja Snacks, ale teraz dobry smoke. To Denis skanuje, mocno bity pasza. Ten ma sporo szczęścia, dwa punkty życia, ale Denis sprawdza pozycję, pasza, bardzo ładne wyjście. Bomba położona, sytuacja 4-3 i poczekajmy, aż znikną smoki, bo dopiero wtedy zawodnicy Małsport zaczną ten bomb odbijać, to Oskar niecelnie. Polak nie decyduje się na dojazd tej pozycji. Widzimy, że Snacks nie chce ryzykować.
Oskar coraz bliżej, wiemy, że potrafi. Tak teraz do pomocy Lowell, Snax nie daje rady, znowu przewaga po stronie Maus i przypominam, Pasza tylko 2 HP. W międzyczasie Pasza jednak obiega całą mapę, będzie miał wgląd na ten bombsite z łącznika. Biały, ładnie celowany, Biała, ależ niewiele zabrakło. Pasza też znaleziony i wszystko w rękach Taza. Już broi bombę jeden z zawodników Mousesports, no Taz nie ma tutaj najmniejszych szans. Także Mousesports obejmuje prowadzenie i w tej rundzie Polacy zdobywają tylko jednego fraga. Tak, ale no widać było, chcieli od razu wyjść taktycznie, jeżeli chodzi o całe spotkanie. Tak, Denis bardzo długo utrzymał się przy życiu i jednak były spore problemy, aby w końcówce utrzymać cały bombsite mimo zaplantowanej bomby. Pasza miał pomysł, tak, chciałbyś swojego oponenta, ale Mousesports było idealnie przygotowane. Też zbyt szybko rzucona taktyka powoduje to, że Mousesports miał masę granatów na same odbijanie, stąd oczywiście udało się również odbić ekipie niemieckiej właśnie ten bombsite. I czekamy dalej, no bo Polacy oczywiście będą musieli walczyć. Są te teki, są te P250, ale ileż można mieć tych dobrych taktyk na eko? Polacy, wydaje mi się, że już powoli mają prawa też nie mieć pomysłu właśnie, jeśli chodzi o rozgrywanie tych rund na eko. Tym razem możliwe, że będziemy widzieć nowe zagranie, czyli wyjście na bombsite B. Tego jeszcze nie obserwowaliśmy, ale tam na samochodzie jest ustawiony jeden z Niemców, to jest dokładnie Lowell. I teraz Speedy wraz z Lowellem rozdają karty i odbierają nam wszelkie złudzenia. Mówiłem, że trzeba uspokoić grę. I tak, to się stało, tylko problem jest taki, że grę uspokoili Niemcy. Oczywiście warto mieć z tyłu głowy fakt, że w tym momencie Polacy grają po trudniejszej stronie. Natomiast nie ma również wątpliwości, że Niko to jest człowiek, z którym trzeba się rozprawić, bo w tej formie ten gracz to jest coś niezwykle niebezpiecznego. No i teraz Polacy, runda niesamowicie ważna na tym folu, no bo powoli tracimy ten kontakt z przeciwnikiem. Naprawdę problemy są niesamowite, ale też cieszę się, no bo jednak bałem się o tendencje czy zespołu Face, czy Mousesport. Co się dzieje w CT w tym zespole? Tak, widzimy, że tym razem wygląda to lepiej. No ale tak jak mówię, miejmy nadzieję, że Polacy będą w stanie poradzić sobie dużo lepiej teraz właśnie, kiedy mają tego lepszego fulla. Widzieliśmy, że smoki na bombsite, a nie zadziałały, stąd oczywiście też jest atak connectem. No i Oskar dobrze celowany, ale i tak nie trafia. Terroryści Polacy muszą teraz rozegrać to tak, jak do tej pory jeszcze nie widzieliśmy, czyli na spokojnie, czyli z pełną kontrolą mapy. No ale łatwo mówić, to wszystko co ja mówię to jest czysta teoria, praktyka jest taka, że już tylko 3 Polaków pozostało przy życiu. Bardzo ważne, trzeba podłożyć bombę, dlatego że za chwilkę rozpocznie się odbijanie, a Niemcy mają cały set granatów, które wykorzystają, aby zabrać Polakom resztkę nadziei na wygranie w tej rundzie. Snack fantastycznie, do tego dokłada również trafienie Taz i w tym momencie tylko Oskar oraz Niko pozostali przy życiu. Niko na spółkę z Oskarem, już pierwsze trafienie, to jest ten duet, doborowy duet zespołu niemieckiego, ale Polacy muszą mieć świadomość tego, gdzie znajdują się przeciwnicy. Nie mają co prawda granatów, ale mają Taza, który na tym turnieju gra naprawdę dobrze, udowadnia to, fragując Oskara. Niko, one man army. On tutaj już tyle rzeczy wygrał, że stwierdza, że tym razem chyba odpuści. Czasu jest zdecydowanie za mało, bomba tyka bardzo głośno i tak jak mówiłeś, ważna runda, bardzo ważna runda i w rękach polskich zawodników. Tak i właśnie też dobra opcja, aby jednak otworzyć sobie o jedną drogę więcej, jeżeli chodzi o ten atak na bombsite, a także wejście łącznikiem było znaczące. Dobrze, że Oskar na początku nie trafił, będąc podsadzony właśnie na tej podsadce na gali. Także to też w jakiś sposób mogło uratować Polaków, ale okej, mieli koncepcję na wygranie rundy, w końcu przełamali się. Teraz pytanie, czy dalej mają jakiś taki długoterminowy plan na rozbrojenie zawodników Mousesports, czy jednak była to tylko pojedyncza decyzja? 12. runda przed nami, oczywiście full, cały czas po jednej, jak i po drugiej stronie. Ze snajperką cały czas Oskar, który tak jak mówiłeś, no prawie był tam blisko fraga w okienku. Tak teraz Oskar, nie daje się zaskoczyć. No tak, naprawdę pewny siebie, podobnie Nikon, ale udaje się go zabić. Frag od Paszy, ten mocno bity, no ale mamy to wyrównanie. Sytuacja 4-4 i można by rzec, że ten środek już prawie przez Polaków opanowany. Oczywiście jest ustawiony Pasza i widzimy, że od piwnicy wychodzi w tym momencie Snax. W okienku wcelowany Speedy, no ten na defensywnej pozycji. Dosmołkowane to okno, także Speedy przynajmniej jak na razie niewiele tu zrobi. Tak teraz Snax przyspiesza wejście od łącznika. Widzimy, że bomba już idzie od pałacu. Podobnie tutaj Biały. No i zobaczmy, jak sobie poradzą Denis oraz Oskar, bo od tej dwójki w tej rundzie będzie naprawdę wiele zależało. Sprawdzenie rampy na drugie tempo. No Oskar musi się wcelować w łącznik. Tak teraz dobry flash i Polacy atakują pod bombsite, a frag od Białego, ale pod rampą Denis, to ten niezbyt celnie. Denis popełnia kolejny błąd i chyba to będzie kolejny punkt dla zawodników Virtus Pro, chociaż Snax niezbyt celnie. Kolejna próba, tym razem udana i Lowell walczy sam, ale Hiszpan widzimy, że daleko ustawiony, także czekamy na położenie bomby i jednocześnie na jej wybuch.
Tak jest, także bardzo ważne jest to, że jednak Polacy cały czas mają koncepcję, aby sobie radzić całkiem sprawnie z przeciwnikiem. Widzimy, że aż ich czterech na razie pozostaje przy życiu. Tak teraz te fragi będą oczywiście zdobywane tylko i wyłącznie przez Lowella, który zachowuje broń. Także te fragi nie mają już większego znaczenia, jeżeli chodzi o przebieg rundy. Liczmy na to. Polacy stracili tylko jedną osobę, jeżeli chodzi o wygranie rundy. Reszta ewentualnych zdobytych fragów przez Lowella to jest po prostu kwestia zachowywania broni. Chociaż widzimy, że może mieć nawet i z tym problemy zawodnik ekipy Małosports, bo na całkiem dobrej pozycji jeden z Polaków, chociaż widzimy, że zrezygnował. Też ta ekonomia nie wygląda zbyt dobrze, jeżeli chodzi o polski zespół. Także mamy wyrównanie. Polacy pokazują się dobrze, jeżeli chodzi o kolejną rundę. No i właśnie, po tym początkowym zawirowaniu mamy troszkę więcej spokoju. Virtus Pro przejmuje kontrolę nad mapą. Virtus Pro jest w stanie te rundy wygrywać i to oczywiście mi się bardzo podoba. Widzieliśmy, co znaczy wyeliminować Niko. Nie ma tego człowieka, nie ma Małosports, a Małosport teraz wysyła nam sygnał ostrzegawczy. Kupujemy tyle, ile możemy i to jest całkiem niezły zakup, nie licząc Niko i Oskara, u których brakuje granatów. Więc ważna runda. Teraz mamy szansę zepchnąć do głębokiej defensywy zawodników Małosport, którzy jednak radzą sobie doskonale. Dwa fragi od tego doborowego duetu i Niko i Oskar strzelają. Pasza i ta z ofiarami tego strzelania we trójkę. Muszą teraz radzić sobie Polacy. Mówiłeś, Kuba, o spokoju. Teraz tego spokoju zabrakło. Chyba było za dużo wiary w to, że ten środek tak łatwo można zająć. Teraz na szczęście odpowiedź ze strony Snaxa. 4 na 3. Polacy mają dużo granatów, mają również czas. Dlaczego więc mieliby tej rundy nie wygrać? Uwaga, Oskar! Oskar, co on tutaj dzisiaj wyprawia? No to jest godny partner dla Niko. Polacy teraz w tarapatach. Dwóch tylko pozostało przy życiu. Bardzo blisko wejścia na bombsite A. Jest biały Neo od drugiej strony. No tylko czy uda się zaskoczyć przeciwników, wchodząc na czysto? Już chyba dobrze Niemcy zdają sobie sprawę, gdzie są przeciwnicy, no ale cóż z tego, skoro biały fantastycznie wpakowuje głowę w dół, strzał w głowę przeciwnika oczywiście, a Oskar tymczasem groźny, niezmiennie groźny z tą snajperką. On już wypatrzył Filipa, Filip skryty za boksem, 3 na 2, 43 sekundy do końca i zwróćmy uwagę, co się dzieje z bombą. Bomba chyba będzie przesuwać się na bombsite B, no ale to będzie dziwna, karkołomna decyzja, bo Neo przecież tutaj jest osamotniony, będzie musiał wygrać najpierw pojedynek z Oskarem. Tuż za Oskarem znajduje się kolejny przeciwnik. Oskar już bardzo mocno obity. No ale niestety dobrze, dobrze zespołowo rozegrali to zawodnicy Małosport. I teraz cała nadzieja w białym. Jeśli mamy mówić o jakichś pozytywnych kwestiach, to na pewno fakt, że ma bombę. Druga kwestia, ma jeszcze czas. Trzecia kwestia, ma granaty, ale Niemcy są już przerażająco blisko. Podchodzą ze wszystkich stron. Jedyne, co Polakom udało się ugrać, to podłożenie paki. No ale też ważne, że chociaż taka mała rzecz jednak udała się Polakom, bo ci troszkę więcej pieniędzy będą mieli na dalszą fazę tego meczu. No ale widać, był minimalny zgrzyt, no była próba przejęcia kontroli midza, tam właśnie od razu uruchomiony Niko, Oskar. Nie dali Polakom się na tym midzie rozhulać i no Polacy, tak naprawdę chyba ostatnia taka runda, w której mogą jeszcze uciec zawodnikom Małosportowi, chociaż o tę jedną rundę, no bo teraz mają fulla, w następnej rundzie będzie niezwykle ciężko cokolwiek rozegrać. Jednak nie decydują się na przejęcie mida, raczej spokojniejsza gra, tam może sam Neo coś minimalnie chce podfejkować, a ogólnie jeżeli chodzi o koncepcję na całą rundę, raczej będzie podejście pod bombce. I też jeżeli chodzi o zawodników niosących bombę, no właśnie, bardzo ciekawie rozdzielili się Polacy. Trzech pod B, dwóch pod A. Pamiętam, że Virtus Pro ma taką ciekawą taktykę, sfejkowanie trójkowe bombsite'u B i zbiegnięcie piwnicą właśnie na ten bombsite A. Nie wiem, czy to nie będzie taka właśnie ta stara taktyka Polaków, której bardzo dawno nie używali i możliwe, że Małosport po prostu da się nabrać. No ale trzeba oczywiście uważać, bo zbiegnięcie piwnicą oznacza przejście przez łącznik, a tam będzie przecież między innymi Niko, no będzie też Oskar, chociaż ten teraz pod bombsite'em B. No zobaczmy, Neo przyspiesza z tym tekiem, Denis cały czas jednak pozostaje w bombsite, ale faktycznie nabierają się trochę na to zawodnicy Małosports. Tak, teraz Denis będzie najważniejszą osobą, ale tutaj piękny frag od Snaxa. Od respa już ustawiony Niko, ale Snax po raz kolejny w tej rundzie i to jest ogromna przewaga zawodników z Polski. Oskar jednak był w stanie posłać go do piachu, tak teraz jeszcze Niko mocno skanuje przez ten ogień. Teraz tylko 20 HP i bomba wciąż nie położona. Oskar od dżungli, ale na środku w łączniku jest celowany biały. Polacy mają dobre pozycje. Tak, teraz Niko troszkę spóźniony, ale Niko w końcu znalazł Taza i Niko naprawdę blisko, ale Pasza nie daje się zabić, także walczy i Pasza i Neo. Sytuacja dwóch na dwóch. Oskar i Speedy już pod bombsite'em. Neo jeszcze podnosi broń, ale Oskar naprawdę nie wie, co to litość dla Polaków. I Pasza pozostaje sam. Bomba na widoku, mało HP. Pasza chyba tego nie wygra. Pasza jeszcze walczy, no ale Oskar bezbłędnie w
tej rundzie. 3 zdobyte fragi i to będzie 8 punkt na koncie drużyny Mał Sports. No widać, że Oskar bardzo lubi tego Mirage'a, czuje się niesamowicie pewnie na tej mapie i jest w stanie kreować sobie bardzo dobre pozycje, które w znaczący sposób, no po prostu przeszkadzają Polakom, jeżeli chodzi o zdobywanie tych rund. Także Oskar po raz kolejny, zawodnik, który zdobywa aż 3 fragi w tej rundzie. No i czekamy dalej, bo jeżeli chodzi o finalną wersję, 12 fragów Oskara, patrząc na resztę zespołu, no nie uciekł jakoś bardzo, ale te fragi jego są bardzo znaczące. Co Oskar fraguje, te rundy są właśnie przez zespół Mał Sports wygrywane. Jedno pytanie, 8 do 7 czy 9 do 6? Oczywiście te wyniki są zbliżone, ale jaka to by była różnica, gdyby 9 do 6 było, bo potem pistoletówka to byłaby walka na śmierć i życie. Teraz natomiast obserwujemy rundę numer 15, Denis dobrze ustawiony, ale Biały eliminuje go, ależ ważny frag zdobyty przez Białego, Niko na drewnie, och, ślepiony Taz nie radzi sobie z przeciwnikiem, Niko, wyłącz tego M-bota, proszę cię, to nie jest sprawiedliwe, nie, nie, litość, to nie może tak wyglądać, Filip jako jedyny pozostał przy życiu. Nie widziałem czegoś takiego od dawna. Nieprawdopodobna dyspozycja tego zawodnika i obawiam się, że 9. runda wędruje na konto Mał Sports i może i dobrze. I Virtus Pro będzie miało okazję udowodnić, że strony CT mają bardzo mocną, ale jeszcze poczekajmy. Bomby co prawda nie ma, ale jest 55 sekund, jest 100 punktów życia u Filipa, a ten zawodnik udowodnił nam już setkę razy, że takie sytuacje uwielbia wygrywać, że jest doskonałym klaczerem. Neo musi jednak zaatakować bez granatów obstawiony bomb. Sprawdza jedną pozycję, sprawdza drugą, zastanawia się, gdzie się skryli Niemcy, gdzie czekają na niego, gdzie zastawili pułapkę. A jest piękny pierwszy frag w wykonaniu Filipa, tylko że teraz zdradził już swoją pozycję. Oskar oraz Lowell dobrze wiedzą, gdzie spodziewać się Filipa Kubskiego, który przeskakuje z jednego boksa na drugi. No ale właśnie w momencie tego przeskoku okazało się, że Mał Sports znalazło sposób na Polaka i jest niestety 9 do 6. No tak, na końcu bardzo ładne ustawienie krzyżowe, Lowell grał na kontakt, momentalnie byłby w stanie Oskar wychylić. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę akcji Niko, no coś niesamowitego, ten drugi frag na snaksie, jak to szybko ruszył, tak później Pasza miał minimalne problemy, no ale frag numer 4 na białym również bardzo, chyba tak jak mówię, jeden słabszy moment miał może Niko w tej akcji, kiedy troszkę więcej czasu potrzebował na Paszę, a tak naprawdę, no jak robot, od razu namierzał swojego przeciwnika, namierzał swój cel i momentalna destrukcja. No ale 9 do 6 to nie jest wcale taki zły wynik, jeżeli chodzi o stronę Terro, ale no też kolejna kwestia. Polacy wygrali rundę pistoletową. Pamiętamy ten początek. Tak jest, ten początkowy miszmasz. Finalnie tak zawodnicy Mał Sports wyszli z tej opresji lepiej. No zobaczymy, czy gdybyśmy jednak mieli uznać, bo nie wiem czemu, ale przyjął się taki trend na scenie, że mecz jest sprawiedliwy, kiedy każdy z zespołów ma rundę pistoletową. No teraz okej, okay. Niech Virtus nawet przegra pistoletówkę, niech wygrają cały mecz. Pokażą się z bardzo dobrej strony. Tak oczywiście życzę im wygranej pistoletówki, no bo jednak ta przyda im się w tym momencie naprawdę bardzo. No zobaczmy, zobaczmy, czy to będą w stanie zrobić Polacy. Teraz oczywiście to oni po stronie antyterrorystów i widzimy, że mamy agresję na środku. Snacks już ustawiony coraz bliżej zakrętu, ale po drugiej stronie nie widać zawodników Mouse. Ci spokojnie pod rampą, na razie na shifcie, na razie na łoku. Tak, teraz będzie przyspieszenie. Biały jedyny zawodnik Virtus Pro pod tym obsajtem, no i Biały chyba musi będzie zagrać tutaj defensywnie. Neo od łącznika, no próbuje pestkować, no i ten nade zaboli zawodnika Mouse. Aj, Denis 42 HP, w międzyczasie Snacks zdobywa pierwszego fraga i zobaczmy, bo Snacks jest coraz bliżej, wchodzi na te plecy. Oczywiście jego pozycja jest znana, także za chwilę tam ustawią się gracze Mouse, ale Snacks naprawdę jest ważnym graczem w tej rundzie. No zobaczmy, Snacks teraz nie daje rady, ale to wciąż jest przewaga po stronie polskiego zespołu. Bomba zaplantowana, Niko, Lowell i Denis. No Niko na spokojnie, Niko, ależ problemy, panie Niko, ale jednak trafia i teraz mamy 2 na 2 i Virtusi wygrywają tę rundę. No tego nie widzieliśmy, ale ta bomba była rozbrajana i jeszcze 2 fragi od Neo na samym końcu. No Niko ewidentnie tutaj miał problemy, jeżeli chodzi o zdobycie tego fraga. No gdyby to zrobił szybciej, kto wie, raczej Neo by przerwał brojenie, ale na nasze szczęście Neo złapał bombę. Też właśnie taka ciekawa kwestia, bo widziałem, że nie miał smoka. Często zawodnicy kupują defa i smoka po stronie CT za smokowanie bomby, brojenie. Tak Neo bez tego smoka zdecydował się właśnie na brojenie tej bomby. No co wymaga jeszcze większej odwagi. Pamiętamy, to nieprawdopodobne tempo pierwszej połówki, force za forcem, force za forcem. Teraz nie możemy na to pozwolić, że Mał Sports przypomniało sobie, jak te force się wygrywa. Znowu kupili, znowu wydali wszystkie pieniądze. No i miejmy nadzieję, że mają tego świadomość Polacy, którzy mają aż 3 umpy. O tym, Kuba, mówiłeś, że ta broń
naprawdę jest groźna. Zorientowali się progracze w tym i coraz częściej widzimy kupowane łupy. O tym jednak może porozmawiamy później podczas przerwy, dlatego że atak już się rozpoczął. Wjazd na bombsite, a tutaj jest biały, jest również ta dwójka. Rozmontowuje ten atak. Kto pozostał przy życiu? Trzech zawodników. Niko cały czas żyje, jest również Oskar. Na tą dwójkę patrzy jak zaczarowany. Oni są niezwykle groźni. A Polacy po początkowych bardzo ważnych fragach teraz są w defensywie. Uwaga na Niko. Niko z tym AK to jest morderca. To jest demon. To jest człowiek, na którego trzeba zawsze uważać. Ale teraz wyeliminowany przez Paszę. Wcześniej Taz zdobył dwa ważne fragi. I Mausports przegrywa tego Forsa. Tak jest. I po raz kolejny Mausports chciał zasłużyć tym Forsem. Ale Polacy oczywiście nie dali się. Ci nauczeni błędami z przeszłości wiedzieli, że jednak jest spora szansa. A Mausports zdecyduje się na zakup tego Forsa. Też kolejna ważna sprawa. No Niko od razu dostał AK-47. Widać. No właśnie. Jak tutaj jest takim in-game liderem egoistą. Cały czas myśli o sobie. Chce grę kierować pod siebie. Zamiast zaraz na spokojnie w następnej rundzie zagrać 5 razy AK. On AK pod siebie. I widzimy, że razem nie dał radę. Tak znak z bardzo agresywnej tej piwnicy. No zobaczmy. Tenis tutaj razem z Lowenem próbują zdobyć tego pierwszego fraga. No i udaje im się zdobyć fraga na snakcie. Ten oczywiście wcześniej również zabija. A Niko po staremu. Czyli piękny headshot Digla. I w tym momencie to jest przewaga po stronie niemieckiej drużyny. 4-3, z tym, że zwróćmy uwagę na ekwipunek Mausports. On teraz jeszcze Tas na środku. Mamy to wyrównanie i Pasza, najważniejszy gracz. Dobra pozycja, ten Nate mocno bija Oskara. Pasza po raz pierwszy. Czekamy na drugiego fraga. Pasza wciąż tutaj próbuje straszyć zawodników Mausports. On czeka na partnerów Pasza. I pod bombsite'em B teraz więcej Polaków, ale to Tas zdobywa te dwa ostatnie fragi. No tak czy inaczej, Pasza wszystko sobie kontrolował. I nawet ten jeden frag od Niko. No to nie było to, czego byśmy się tutaj spodziewali po Mausports. No i Polacy bardzo ładnie tutaj już powolutku kreują sobie ten swój wymarzony wynik. I teraz ciekawe pytanie, bo jestem ciekaw, jak aktualnie będzie wyglądało Mausports podczas tej rundy od strony ekonomicznej. No widzimy Galil, AK, nie ma WP u Oskara i to mnie bardzo cieszy. Runda full equipment, to ma ogromne znaczenie. Remis nareszcie, Polacy tyle czasu przegrywali. Teraz muszą udowodnić, że jak już dorwali drużynę niemiecką, to nie odpuszczą. To będą cisnąć do samego końca i to właśnie robi Neo. Któż inny miałby zdobywać fragi w kluczowym momencie, jak nie Filip Kubski. Mamy więc przewagę, 4-3. Niemcy na środku, kontrola mida, o tym mówiliśmy. Bardzo ważna, ale czy kluczowa? Czy to da zwycięstwo? Na razie bliżej tego zwycięstwa Polacy, którzy mają świadomość, że straciliśmy środek, ale dobrze ustawieni nasi zawodnicy kontrolują te wszystkie miejsca, w których za chwilę pojawić mogą się zawodnicy Mausports. Tymczasem przesunięcie ze strony Taza, będzie patrzył łącznik i słusznie tam będzie ten nieprawdopodobny Niko. Niko wychyla się tuż za nim. Lowell ubezpiecza swojego kolegę. Niko jest już na bombsite, gdzie są Polacy. Jakby odpuścili ten bombsite. A no mam nadzieję, że to jest część jakiegoś większego planu, którego jeszcze nie rozumiemy. Mausports na bombsite rzuciło jednak bombę w łączniku. Oni również są zaskoczeni tym, że w ten sposób kryją Polacy, jakbyśmy byli nastawieni na odbijanie, ale teraz Neo zaskoczony przez Niko i rozpoczyna się ten koncert. Ten koncert, który cały czas trwa przez cały mecz fantastycznej gry Niko. Niemcy dopięli swego, doprowadzili do wyrównanej sytuacji 3-3. Mają do końca jeszcze 30 sekund, a co gorsza, Taz już nie żyje. Teraz wszystko zależy od Paszy. Pasza, czy będzie pierwsze trafienie? Full auto, ależ ten spray gdzieś poleciał, nie tam, gdzie powinien. I w tym momencie musi jak najszybciej pomóc koledzy biały, ale Pasza zabity w plecy. Za to biały jest gdzieś na końcu mapy i to nie będzie chyba prowadzenie naszego zespołu. To UMP, ten def. Ten jeden granat i 100 punktów życia to będzie prawdopodobnie za mało, dlatego że Niemcy są zdeterminowani. Oni czują, że na tym mirażu jest polski zespół w zasięgu. Czy w ogóle biały będzie starał się to AK wykorzystać do zabicia przeciwników, czy może je zachowa? Na pewno będzie je zachowywał. No nie wiem, co się stało w tej rundzie, że chodzi o Virtus Pro. Naprawdę masakryczne problemy z kontrolą mapy. Niko sobie zawsze bez najmniejszego problemu. Też liczyli Polacy na... Dlatego, że przeciwnik nie będzie pod bombsite, a skoro rampa była skrócona, nawet gdyby do tego wejścia doszło, byśmy mieli bardzo ładne zamknięcie właśnie od strony rampy. No tak, jednak sporo zamieszania w zespole polskim, Niko to wszystko wykorzystał. To jest też ciekawa kwestia, że dopiero na drugi raz zobaczył Neo. Nie wiem, czy może wyskoczył mu na minimapie, ktoś mu powiedział, Niko, coś mi wyskoczyło na minimapie, zobacz w pokoiku. Tak to czasami się dzieje, że nawet zawodnik, kiedy widzi kątem oka, innym zawodnikom to na minimapie wyskakuje.
No i Polacy zmuszeni rozegrać w tym momencie rundek. No, sport widzimy, że nie boi się wyjść na środek. No tutaj już trzech zawodników tego zespołu. Bomba jeszcze w okolicach zakrętu, ale też Małsport nie przyspiesza. Cały czas spokojne porwanie tych pozycji, a Polacy oczywiście podczas takiej rundy, podczas rundy eko, no mogliby szukać jakiejś lepszej taktyki, mogliby się zestakować, mogliby spróbować agresji. No tak, widzimy, że Virtus Pro gra dość standardowo, Neo w okienku. Zaraz pod nim jeden z zawodników Małsport, no ale Lowe spodziewa się, że ktoś może stać właśnie schowany z tej prawej strony. Neo nadal czeka na swoją okazję, woła jeszcze Snaxa do pomocy. Tymczasem zawodnicy Małsport oczywiście przesuwają się w kierunku rampy. No na bombsite, a mamy jednego z graczy, jest im biały. Gdzieś od strony schodów będzie jeszcze ustawiony TAS. No ale czekamy, 55 sekund do końca, Małsport naprawdę wolno. Tak teraz, pierwszy frag dla tej ekipy, agresywna gra Neo. No widzimy, że piwnicy przyjmuje również TAS, ale to nie piwnica, atakują zawodnicy Małsport. Dobre wyjście biały, będzie podniesiony kałasznikom, biały raz jeszcze, bomba na ziemi. No i biały musi wytrzymać na tym bombsite jak najdłużej, woła partnerów. Małsport troszeczkę zszokowany tą sytuacją, która przed chwilą miała miejsce. Leci Flash Speed, oczywiście musi się wychylić, Speedy, ależ problemy, no i to jest jeszcze większa przewaga po stronie Polaków. Bomba w końcu położona, teraz widzimy zmieszany Lowell i pytanie, czy to wszystko wytrzyma Oskar, od niego teraz najwięcej zależy. Słyszę, że Polacy odbijają od respawn terrorystów, no pasza z trafieniem i biały może za chwilę to wykończyć, czy Lowell cały czas w domku, ale biały idealnie wcelowany i widzimy, że ostatni z terrorystów nawet się nie wychyla. On już wie, że ta runda jest przegrana, także brawa dla Virtus Pro, będzie kolejny remis, wynik 10 do 10. I ciekawa kwestia, sytuacja 3 na 4, no niby Małsport miało spore problemy, ale biały, tu trzeba przyznać, jemu naprawdę zachował się rewelacyjnie. Oczywiście zdobyty frag na domku, no to było coś, co patrząc na pozycję było oczywiste, ale że nie bał się wychylić na rampę i zdobyć jeszcze jednego fraga, to tylko pokazuje, że on się czuje pewnie w tym spotkaniu. Denis, widzimy, że nie dał sobie rady, tak później Speedy, pozostawmy jego akcję bez komentarza. Cieszmy się, że Polacy byli w stanie wygrać tak ważną rundę dla siebie, no bo rundy eko zawsze motywują bardzo mocno Polaków i Małsport. Dwa pistolety, 3 razy AK-47, no teraz jest niesamowicie ważna runda właśnie dla ekipy polskiej, jeżeli teraz uda im się wygrać, naprawdę Małsport będzie zmuszony. No właśnie, grać tylko z pistoletami albo aż z pistoletami, bo naprawdę dzisiaj Małsport mnie niesamowicie drażni, jeżeli chodzi o te pistolety, szczególnie Deagle Nico. To jest mecz, który naprawdę ciężko zrozumieć. Gdy przeciwnicy mają karabiny, to jesteśmy w stanie odebrać im życie. Gdy mają pistolety, no to wygląda to zupełnie inaczej. Teraz taki miks, Oskar i Speedy z pistoletem, a tymczasem TAS będzie miał okazję. Jedno trafienie, dokładaj kolejne, ależ nie, pospieszyłem się. Czyżby chciało Małsport powtórzyć tę sztukę, która udała się przed chwilką zawodnicą Virtus Pro. Biały będzie skracał, ma świadomość, że tutaj musi bardzo uważać, że wiedzą przeciwnicy, gdzie znajduje się polski zawodnik. Tylko Nico oraz Denis pozostali przy życiu. Bomba została opuszczona na 100%. Wiedzą o tym Polacy, ale uważajmy na środek, tam za chwilkę będzie pojedynek między Snaxem a Nico, którego właśnie obserwujemy. Ojejku, jejku, jejku, nic nie wie Snax, co się dzieje, zabity. Na szczęście wychyla się Neo i jakimś ostatnim szczęściem udało mu się wyeliminować Nico. Co więcej, ginie również Denis. Ta runda super ważna wędruje na konto Virtus Pro. Tak jest, także jest ta bardzo ważna runda. No Małsport będzie zmuszony rozegrać rundę tylko przy użyciu pistoletów i... No właśnie, nie mam totalnie pojęcia, co jestem w stanie tutaj przewidzieć, bo tak jak mówię, Maus cały czas tutaj podczas tych pistoletów pokazuje się z bardzo dobrej strony. Nico widzimy, że ma Deagle'a, no na szczęście dwóch jego partnerów ma tylko Glocka, jest to Speedy i Denis, tak można w jakiś sposób powiedzieć, że gdyby mieli nawet lepszy pistolet, raczej byśmy fragów w ich wykonaniu nie zobaczyli. Także czekamy mocne na Nico. Słowa. Czekamy na Nico i zobaczymy, czy to on będzie w stanie tę rundę otwierać dla swojego zespołu. No, ja chyba czekamy na pasę, bo widzimy, że ten dobrze ustawiony. Jest już pierwszy frag i za chwilę będzie kolejny. No, pasza, papito, widzimy, że nadal ustawiony na tym wanie. Ale teraz timing, panowie, timing. Pasza mocno bity, 47 HP, ale ten nade oczywiście doleciał do terrorystów. Także cały czas pasza ma wszystko pod kontrolą. To jest 5 na 3, Nico, Speedy, Lowell. Cały czas w domku na pewno, pasza agresywnie, ale już tylko 9 punktów życia. No, pasza myślę, że musi w tym momencie odpuścić. Wiadomo, że zdobyło się dwa fragi, że przeciwnik ma eko, ale jednak pasza myślę, że nie musi się podpalać. Lepiej dać zabić też czy to Neo, czy to jeszcze innemu zawodnikowi Virtus Pro, żeby głupio nie stracić swojego ekwipunku, bo widzimy, że pasza nawet się jeszcze nie wrócił z granatów. Także Virtusi mają tę kontrolę. Bomba oczywiście cały czas zgubiona gdzieś tam pod domkiem. No i Snax, widzimy, jeszcze przeskanował Speediego.
Mamy 5-2, no i chyba czekamy na ten 12 punkt dla zawodników z Polski. Niko, no w nim może jeszcze jest jakaś nadzieja, ale jednak patrząc na ustawienie Polaków, ciężko będzie nawet podłożyć bombę. Pod tym BS-em Pasza, no i Snacks teraz z kolejnym fragiem, Niko, więc pozostaje sam. Może czekał na taką sytuację, ale nie, no Snacks raz jeszcze i znowu jest to skan. Także gładka runda dla Virtus Pro. I w końcu pewnie wygrana runda Antego przez polski zespół. Tego mi brakowało od dłuższego czasu, także... Też w jakiś sposób jesteśmy w stanie zaobserwować, że jednak Polacy mogą czuć się troszkę pewniej, skoro takie rundy są w stanie wygrywać. I też bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o ekonomię zespołu polskiego, teraz będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. Też jestem ciekaw, jak wygląda ekonomia u Paszy, bo z tego co widzę na nieoficjalnym podglądzie ma nawet 10 tysięcy dolarów, ale może o tym później. Terroryści z konkretnym pomysłem zaatakować bombsite B. Tam od dawna nas nie było, może właśnie tam obrona Polaków będzie chociaż troszkę słabsza. Na razie jednak zawodnicy z Polski dobrze rzucone granaty sprawiły, że Niemcy już zmieniają swój pomysł, już przesuwają się ku środkowi, bo ta część mapy wcześniej była dla nich szczęśliwa. Jest tam Speedy niedaleko, również Niko, wbiega bomba, więc dobrze wiemy, jaki jest plan. Taki plan, jaki już obserwowaliśmy. Środek, a potem ze środka na BSA. No ale pytanie, czy Polacy w końcu będą w stanie właściwie się ustawić na taki wariant? Do tej pory ta taktyka dla Niemców działała bardzo dobrze. To będzie długa ronda. To już wiemy. Widzimy, że minęła minuta, a Niemcy w dalszym ciągu mają granaty i daleko są od bombsite'u. I wydaje się, że to jednak będzie BSB, więc sprawdźmy. Na BS-ie B numer 7, numer 9 to jest Pasza, to jest również Neo. Ta dwójka chyba będzie pierwszym murem, który postara się zatrzymać tą niemiecką napaść na polski bombsite. Za chwilkę zacznie się ten atak. Czekamy. Numer 7 to jest ten człowiek, którego będę się wpatrywał. Pasza, tak jak przed chwilką powiedział Morgan, Papito. To on tyle fantastycznych rund już rozegrał na tym bombsite. Tyle razy zatrzymał atak przez dywany, więc dlaczego miałby nie zrobić tego raz jeszcze? Będzie dorzucał granaty, doskonały timing, a tymczasem Niemcy wbiegną prosto w tego flesza. To jest dobra informacja, zaflaszowani całkowicie. Niemcy powinien teraz Neo jak najszybciej wskoczyć na samochód. Wysypują się Niemcy, ale to jest koniec. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, żyje tylko Niko, żyje tylko już Speedy. Ostatni zawodnik zagubiony gdzieś na środku. Nie wie, co się dzieje, chociaż jeszcze podejmuje walkę. Ta jednak głowa sprawia, że niemieccy kibice mogą mieć jeszcze trochę nadziei. Tylko problem jest taki, że bomba leży pod nogami zawodników polskich, a oczywiście zabrakło czasu 10-13. I widzimy Mausport, co robi, kiedy rozgrywa te rundy bardzo powoli. Virtus Pro nie ma z tym po raz kolejny najmniejszego problemu. Bardzo ładna, bardzo solidna strona CT. Widzimy, że ten bombsite, polski bombsite, bardzo ładnie obroniony. No i czekamy, czy jeszcze zespół niemiecki będzie w stanie w jakikolwiek sposób odpowiedzieć. No, moim zdaniem kwestia przejmowania mida. Bardzo ładnie radzili sobie po stronie CT. Tak w Terro też te rundy wygrywane były głównie midem. No jednak jeżeli chodzi o kwestie indywidualne, no zawodnicy Mausport tutaj mają szansę z Polakami. Po prostu są w stanie na te takie dalsze odległości czasami z Polakami wygrać, więc moim zdaniem tam powinni upatrywać ewentualnej przewagi. No tak, czekamy na następną rundę i właśnie zobaczymy, czy Mausport znajdzie jakiś sposób na Polaków, no bo od dłuższego czasu nic im nie wychodzi, jeżeli chodzi nawet też ogólnie o statystyki aktualnej połówki. Jest 7-1 dla Polaków z Virtus Pro, także pokazują się naprawdę rewelacyjnie po tej stronie CT. Ja myślę, że tak naprawdę Niko znowu musiałby zagrać w swoim najlepszym stylu, no bo mówiliśmy o tym wcześniej, cały czas właściwie się na tym spotkanie opiera. Pamiętamy fragi od Oskara, pamiętamy fragi od Niko. Jak tego teraz brakuje, ginie Niko, giną pozostali i po prostu Mausport nie jest w stanie wejść na żaden bombsite. No ta poprzednia runda, którą przed chwilą widzieliśmy, tak jak Kuba mówisz, no to było też trzymanie tutaj flesza u Paszy do samego końca, no atak na 20 czy 25 sekundę. No to kompletnie nie wyszło zawodnikom Mausport. Virtusi byli doskonale na to przygotowani. Tak teraz zobaczmy, co po tej pauzie będą mogli nam zaprezentować terroryści. Oczywiście Speedy jako jedyny z kalasznikowym. Tak, mamy przyspieszenie wyjścia od shorta, ale Pasza na to nie pozwala. Już sobie usiadł Oskar. No i pytanie, czy koledzy będą chcieli go za chwilę podnieść. No z tym może być problem, bo Pasza nie odpuszcza pozycji. Teraz jednak zmuszony po dorzuceniu tego smoka. No i będzie opanowanie środka. Będzie wejście również od rampy. Tam jest Niko. Także czeka na nas bardzo ważny pojedynek. Niko kontra biały, no ale Niko jeszcze spokojnie, tak teraz od łącznika dwóch zawodników Terro, no i Taz nie potrafi sobie z tym poradzić. Mamy wyrównanie 4-4, ale Neo już pokazuje się na szorcie i znowu przewaga u Virtusów, no mocno bity Speedy. Myślę, że w takiej sytuacji lepiej, żeby zawodnik Mausport oddałby tego kalasznikowa, no najlepiej oczywiście
oczywiście Niko, no ale najwyraźniej pomysł jest inny, tak teraz Pasza zdążył się schować. No minimalnie obity snajper Virtus Pro, jeszcze dorzucony Nate, ale ten nie zabiera punktów życia Speediemu. Tak, lowe w drabinkowym, no i Pasza widzimy, że jest troszkę otoczony. W międzyczasie Niko indywidualnie, Niko no i jest to, co potrafi robić najlepiej. Niecelnie Snax, ale Niko nie boi się tej snajperki. Trzewaga po stronie Małosport, 40 sekund do końca. Niko czeka na swoich teammateów, mówi: panowie, ja już szedłem, zapraszam was tutaj, jeszcze Lowell trafia Neo i wszystko w rękach Snaxa. No trudna sytuacja, bomba w końcu położona. Pozycja zawodnika Virtus Pro jest znana, także Małosport wystarczy, że poczeka na Snaxa. No widzimy, że żaden z terrorystów nie wychyla się. Snax naprawdę bardzo małymi szansami. Speedy na razie nie wstaje, nie ryzykuje, a Snax no niestety ma coraz mniej czasu, coraz mniej HP. Także tę rundę spokojnie chyba już możemy przypisać zawodnikom w Małosport. Mimo że Snax jeszcze trafia, to nie odpuszcza. Snax! Co to miało być? No ale nie ma smoka. Lowell z drugiej strony i Snax już przy bombie. No ja przypisałem rundę zawodnikom Małosport, ale widzimy, że Snax wciąż walczy. Snax był naprawdę bardzo blisko, ale nic z tego nie wyszło. Tak czy inaczej, nice try, bo piękny ten drugi strzał. Tak jest, ale zdaje się trochę przypadkowe. Raczej Snax spodziewał się swojego przeciwnika, że jest na dole za tym boksem, a nie wskoczył na górę. No ale bardzo ładna próba w wykonaniu Snaxa, ale jest niestety jedna zła wiadomość. Polacy byli ustawieni pod taki wzmocniony bombsite, a oni spodziewali się właśnie ataku na ten BS, o czym świadczy, że no indywidualnie krył bombsite B. No ale właśnie, Polacy mimo dobrego ustawienia rundę przegrali. Jeszcze Małosport naprawdę ekonomicznie nie wyglądało dobrze w rundzie poprzedniej. Tak miejmy nadzieję, że w tej rundzie pokażą się z lepszej strony. Na ciekawym buście Filip i wykorzystuje to. Wytrwał. Na pewno bał się, czy nie zobaczą go przeciwnicy, ale cierpliwość była tutaj kluczem do zwycięstwa. I teraz Polacy mają przewagę. Mają entry fraga, którego zabrakło w poprzednich rundach. Musimy tylko opanować ten środek, dlatego że tam znowu szaleją Niemcy, ale teraz uciszony już Oskar, Speed oraz Denis. Dwóch graczy tylko pozostaje przy życiu. Niko, magiczny Niko, niebezpiecznie blisko na bombsite, ale wychyla się Biały. I cóż tam Niko, skoro Biały na pewno nie jest gorszym graczem. Taki komunikat prosto do fanów Małosport wysłał polski zawodnik. Lowell ostatni na środku, walczy, jedno trafienie. Czy będzie stać go na więcej? Oj, chyba nie, dlatego że teraz wybiega na niego Taz, ucisza go i mówi: 14 runda dla Virtus Pro. I po raz kolejny ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie statystyczne, no bo właśnie, 3 rundy dla Polaków, runda dla Małosport. 4 rundy dla Polaków, runda dla Małosport. I znowu bardzo szybko odbijamy się po tej jednej rundzie wygranej przez zespół niemiecki. To jest idealna informacja dla nas, bo zwróćmy uwagę, mimo wygranej rundy tak naprawdę eko przez zawodników Małosport, ci teraz zmuszeni są po raz kolejny eko rozgrywać, by móc w następnej rundzie rozegrać troszkę lepszy ekwipunek, rundę na fullu. Tak poczekajmy, bo teraz będzie ciężka runda, jeżeli Polacy szybko nie ogarną, że atakowany jest bombside od domku. Biały jednak świetnie ustawiony, Biały Snax już po jednym fragu, no ale jeszcze odpowiada Denis, także całkiem nieźle sobie radzą terroryści, ale teraz Snax wysadza go i Snax raz jeszcze. O, oczywiście runda eko, no tutaj najlepszą taktykę nam zaprezentowali zawodnicy Małosport, czyli właśnie szybkie wejście domkiem na położenie bomby, ale nawet na to nie pozwolili Polacy i w tym momencie mamy niesamowity wynik. No jedna z ostatnich szans dla Maus. Powiedziałbym raczej, że to jest wielka szansa dla Virtus Pro, żeby skończyć to w tym momencie 15 do 11, a ja się bardzo cieszę, że to właśnie ja za chwilę będę mógł krzyczeć, że Virtus Pro jest w półfinale. Oj, szykujcie się na to, Savik nie może się doczekać tego momentu. Zobaczymy, jedna jedyna runda potrzebna, ale Małosport obkupione, ma granaty, ma karabiny, Biały, pierwsze trafienie, obity mocno Denis, jeszcze ciągnie tego spraya Biały. Na razie 4 na 4, ale Tac już się wychyla, widzi przeciwnika, Snax również robi robotę, ależ jesteśmy blisko, 4 punkty życia u Denisa. No dalej, Tac tam po drugiej stronie za tym smokiem. Wiem, że chcesz to zrobić. Tak jest, brawo! Jeszcze tylko dwóch graczy, 3-2. Przewaga Polaków na bombsite, a jednak walczą do upadłego. Zawodnicy niemieckiej drużyny czyżby chcieli się teraz wrócić, ale uwaga, uwaga, Małosport od drugiej strony już biegnie Neo, jednak spodziewa się tego Niko. Oj, Niko, popsułeś im moje plany. No i Maciek, właśnie o tym mówiłem. Jedna z ostatnich szans dla Małosport i widzimy, że cały czas ta drużyna próbuje wywalczyć sobie dogrywkę. Tak, ale też jeżeli chodzi o wejście zawodników Małosport, było typowo ukierunkowane pod dany bombsite. No i troszkę tych fragów zabrakło, jeżeli mówimy w tym momencie o Polakach.
No i zwróćmy uwagę, zerowy ekwipunek. Trzech zawodników $50, dwóch totalnie wyzerowanych. Teraz jest full, a później naprawdę będzie ciężko, także no wydaje mi się, że jak Polacy chcą wygrać rundę, teraz będzie najodpowiedniejszy moment. Liczymy fragi w tym momencie dla Virtus Pro. Może będzie od 1 do 5, tak żeby oczywiście cieszyć się już z tego zwycięstwa. Widzimy, że praktycznie cały skład Maosport pod bobsightem. Tutaj dobrze wczerwany Pasza, ale Lowell zdąży przykucnąć. No Pasza nie może dobrze trafić. Pasza, wielka szansa, Pasza po raz pierwszy, ale to jest szybko odpowiedź od terrorystów i bombsite B zostaje naprawdę szybko opanowany. Wydaje mi się, że w tej sytuacji Virtusi nawet nie powinni odbijać bombsite'u. Paka zdecydowanie za szybko została położona. No jeszcze ginie Taz i to nie jest dobra informacja dla Virtus Pro. Białe i Snacks muszą się schować, uciec jak najdalej, bo ta snajperka i ta M4 mogą dać w następnej rundzie naprawdę wiele. Tak, o tym też wie Niko, dlatego ten już urządza sobie polowanie, ale Biały widzimy, że nie daje się złapać. To jest ten trudniejszy rodzaj zwierzyny, także Biały wciąż walczy. No pytanie tylko, jak długo? No właśnie, teraz czekamy na następną rundę, no bo w tej wiemy, że 13 punkty wpadnie na konto ekipy niemieckiej. Niko 34 fragi. No to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o kwestię indywidualną tego zawodnika. No tak, jeżeli mamy jeszcze okazję zobaczyć, jak wyglądały statystyki na samym terenie, tam Niko nie błyszczał. 18 fragów, 17 Oscar. Tak teraz widać, że jest w stanie indywidualnie naprawdę wspomóc swój zespół bardzo mocno i z tego, no już wydawało się, że jakaś pauza taktyczna dla Virtus Pro, tego mi brakuje. Ale 13-15 runda oczywiście, eko w wykonaniu Polaków, tylko Snacks Białe mają bronię, bo to oczywiście zachowane w rundzie poprzedniej. No i zobaczymy, wiemy, że Polacy nawet z TZ-ami potrafią, szczególnie, że Biały agresywna pozycja, szkoda, że nie zobaczył Lowella. Biały teraz robi to, na co wszyscy liczyliśmy, pierwszy frag dla Virtus Pro, ale Lowell szybko go uspokaja, mówi nie, nie, ta runda musi być nasza, my chcemy 14 punktów w naszym koncie. Wiktor Taz, bardzo blisko miejsca, gdzie skrytych jest dwóch, trzech zawodników, w tym bomba, oj, na bombsite, a wszystko się rozegra, czuję te emocje, które za chwilę się rozpoczną, ale Oskar psuje mi te plany, wcale nie chcę dopuścić do tego, żeśmy mieli wielki pojedynek, zamiast tego pierwszy frag i uwaga, Lowell i niestety Pasza jedynie fraguje i oprócz tego niewiele dobrych informacji, dlatego że w międzyczasie Oskar wraz z Lowellem uporali się z polską defensywą, żyje tylko Taz, a może aż Taz, już jest pierwsze trafienie, to jeszcze nie jest koniec emocji, tym bardziej, że bombę dopiero teraz podnosi Oskar i będzie bieg w kierunku BSAB, ale za moment niezwykle ważny pojedynek, ach Niko, kolejne trafienie, ten chłopak nie ma dzisiaj sobie równych. No 15 do 14. Tylko dzisiaj powiedziałbym. Po raz kolejny wejście takie czyste pod bombsite, a nawet Niko na plecach tam chyba nie zauważył w pewnym momencie Paszy. Model broni zasłonił mu całkowicie wizję. Także 15 do 14. No niesamowita runda. Jeżeli chodzi o tego Miraża, miejmy nadzieję, że ostatnia. Właśnie, zobaczymy, czy to będzie dogrywka, czy jednak Polacy wygrają tę drugą mapę i jednocześnie wygrają to spotkanie ćwierćfinałowe przeciwko Mausports. No, Mausports znowu pod bombsite'em B. No, pamiętamy, że tam wcześniej udało się zaatakować. Tak, teraz jest ustawiony Pasza indywidualnie, ale Oskar już na niego czeka. I teraz bardzo ważne, żeby Pasza nie wychylił się. A jeśli ma już to zrobić, to w dobrym momencie, chociaż jak na razie tego dobrego momentu po prostu nie widać. No ewidentnie Mausports liczy na tego pierwszego fragu od Oskara. Cały czas celowany zawodnik Maus. No z drugiej strony Pasza, ten ze smokiem, ale widzimy, że to nie jest jeszcze pora na to, żeby się wyrzucić z tych granatów. Także nie udało się zdobyć żadnego fraga pod bombsite'em B. Panowie z Maosports już zaczynają wracać. Tak, jeszcze jest Neo do pomocy, jeśli chodzi o ten bombsite. No Oskar, kolejna próba, ale teraz dobry smoke. Także tutaj Polacy trzymają jak najdłużej swojego przeciwnika. No Virtus Pro oczywiście nie chce tej dogrywki. Virtus Pro chce to zakończyć już w tej rundzie, w tej 30. No bo oczywiście, jeśli to nie wyjdzie teraz, tak później Mausports może jeszcze zdominować Miraża i doprowadzić do trzeciej mapy. No ale czekamy. 45 sekund. Mausports już rotuje spod bombsite'u B, pod bombsite A i teraz mamy wyjście od rampy. Tam ustawiony Snacks. No i jest tutaj Snacks na ładnej pozycji. Snacks z pierwszym fragiem. Przewaga po stronie Virtus Pro, ale to jest Niko, Oskar i nagle Mausports wchodzi pod bombsite A. No niesamowite wejście, ale jeszcze może coś działa. Neo, bardzo ważny frag, bomba na ziemi, wciąż walczą Polacy. I teraz pytanie, czy to będzie koniec właśnie w tej rundzie. Neo, ależ to niesamowicie wygląda i Lowell pozostaje sam. 15 sekund i to jest koniec. I to jest zwycięstwo zawodników Virtus Pro. Wynik 2-0 przeciwko Mausports. Chociaż na tej drugiej mapie nie było łatwo.